wiedziałeś o tym, że dzisiaj będzie strajk na kolei? Szczerze mówiąc, dowiedziałem się o tym no już tutaj. Także już będąc tutaj właściwie dowiedziałem się, że muszę czekać jeszcze 2 godziny, ale jakoś sobie z tym radzimy wszyscy. A najpierw w kasie powiedziano mi, że godzina 7:15 już jest nieaktualna, że jest strajk, po czym musiałam kupić ekspres. I właśnie teraz czekam na niego. Już po kupieniu biletu dowiedziałam się, że jednak tamten przyjedzie, ale jest opóźniony o 2 godziny. Czy wiedziała Pani o strajku w dniu dzisiejszym? Nie wiedziałam. Dowiedziałam się dopiero na dworcu, kiedy chciałam kupić bilet na najbliższy pociąg do Torunia. Ja jadę daleko, bo aż do miejscowości Biecz. Oczywiście, że już do tej miejscowości nie dojadę dzisiaj, dlatego że gdy dojadę do Krakowa, to już tam połączenia wszystkie odjadą. Jadę więc do Krakowa, w Krakowie przesiadam na autobus i do miejsca docelowego dojadę autobusem. Jak długo już Pan czeka? No, od 7:12. I najnowszy komunikat już kiedy dojedzie? Ciągle ten sam, 120 minut opóźnienia. A widział Pan wcześniej o strajku? Nie wiedziałem i kupiłem bilet wczoraj i w kasie mnie nikt nie poinformował właśnie, że nie będzie tego pociągu. Ja bardzo często podróżuję. Ja w tej chwili już trudno mówić o rozżaleniu. To jest bezsilność pasażerów. My nic nie możemy zrobić, bo kolej robi to, co chce. Powinna być jasna sytuacja, jeżeli chodzi o sprzedaż biletu. Przychodzę i dostaję informację. Jutro o 7:00 nie ma tego pociągu. No i to wszystko. I mogę podjąć decyzję, tak? A tutaj jakby zostałem postawiony przed faktem dokonanym. Myślę, że już czekamy godzinę, więc druga też szybko zleci. Raczej podchodzimy do tego optymistycznie. Już zdarza się.